Tutaj mamy bitewkę widza w bardzo korzystnym losowaniu z siódemkami i ósemkami. Dlaczego ręczna gaśnica, ziomek? Co ty mi tu wytłumaczysz, to? Czemu ty tą ręczną gaśnicę masz? Mało pocisków goldowych, mało hajeków. A też Kiewiczu, jak wbijałem 3 biegłości, miałem chyba z 4-5 hajeków, bo one są bardzo mocne. Hajek na Tyszkiewiczu robi 700 uszkodzeń, to jest dużo. Jak strzelisz w takiego skorpiona, no to musisz żyć odechce. A przebić łatwo z taką penetracją, więc tutaj mało hajeków, ta gaśnica do wymiany. Na automatyczną. No i bardzo delikatny początek, jak na fakt, że masz tak dobre losowanie. Już tam powinieneś wjeżdżać, kurde, robić damage. Ale jest fajny strzał w Tigerka. No Tigerek tutaj, no to się zapędził. Nie powinien tu pojechać w ogóle. Tigerkiem, to on gdzieś tam powinien bardziej z tych okienek tutaj, z tyłu. Może stąd. Tigerkiem na tych tierach nie powinien tak wjeżdżać. Bardzo, bardzo agresywnie, za bardzo. To się powinno jednak inaczej tym grać. Po lewej ci light będzie chyba jechał. Ale widzę, że tutaj nie patrzysz chyba na mi mapkę. A 257 widzę na awku. Kurde, z kim ty walczysz, chłopie? O, obudził się. Troszeczkę takie zachowanie, bym powiedział, dziwne tego 257. Trochę dziwne. Dobijesz go teraz idealnie, policzek. Zdjęty. Szybko poszło. Szybko poszło z nim w sumie. Mamy 3 TD-ki. Leo tutaj robi za TD-ka. Po lewej stronie. Bardzo fajny save scrapik. Kurde, jak to weszło, nie wiem, nie pytajcie. Ale dziwię się tobie troszeczkę, bo... No ja bym tego strzału raczej nie oddał. Ja tak bym... Wątpiłem, że to wejdzie. Ale dobrze, nacierasz. Pamiętaj, że jak masz takie losowanie, no to musisz trochę cisnąć, bo inaczej to... Sojusznicy ci zaraz wszystko ukradną. I też zwróć uwagę na minimapę, zaraz będą cię kapować. Zaraz będą ci przejmować bazę, bo no słabo z tą obroną. Trochę za bardzo z tyłu jesteś. Jesteś 9 tierem, a bardzo asekuracyjnie jednak. Bardzo asekuracyjnie. Nie wiem czego tu się bać, 7 tier. Po prawej jest 8 na hita. Dolna płyta albo... No, w dolną płytę byś mógł przebić. O, tego jest trwało ewentualnie. Cześć Sylwek. Po prawej Leo. Ja Arte. Ja bym tych sprawi bardziej zdejmował, no ale okej. No i jest presja bazy, o której opowiadałem wam przed chwilą. Gdyby rywale chcieli, to mogliby to wygrać. Bez problemu. Bez problemu. No, tutaj już nie powinieneś się udać. Powinieneś wracać na bazę. Dojeżdżając do tej miejscówki, spowodowałeś, że mają na ciebie bicie stąd i stąd. Bazy nikt nie broni. No powinieneś wcześniej zawrócić. Wcześniej wrócić. Bardzo dziwne, że rywale w ogóle tak podeszli do tematu, że co nie, że w ogóle nie kapują, tylko się idą bić. To dobre, ale to jest szczęście twoje. To jest szczęście, a nie normalność. Spotykając lepszą drużynę, by ci po prostu skapowali. I byłoby po ptokach. No warto byłoby się w tym momencie przełączyć na golda, masz po swojej lewej stronie tak. Typa 4 heavy, fałkę. No bicie się z tymi czołgami to nie jest najlepsza decyzja. Lepiej tutaj troszeczkę pancerza wykorzystać. Nie możesz się pokazywać tak bokiem, bo masz uszkodzone zbiorniki. A jak się ma uszkodzone zbiorniki, to jest drastycznie zwiększona szansa na pożar.
Nie można się tak pokazywać bokiem, jak masz zbiornik uszkodzony. Bez zbiorników to jest duże ryzyko. Dlatego właśnie warto mieć gaśnicę, aby się nie zapalić w takiej sytuacji. A ręczną na to, co zareagujesz z opóźnieniem 2 sekund, stracisz 100 HP ponad. Za duży bok. Fatalnie się wychyliłeś. Zobacz. Jak ty się wychyliłeś. Pokazałeś cały bok. Tak się nie robi sidescrapa. Sidescrap to jest delikatnie, a ty bardzo się odsuniłeś. Delikatnie. No i tutaj należałoby przycisnąć Type'a, co nie? 6-1, nie Type'a 4. Powinieneś pojechać pod tamtego. Tego olać, on jest za wolny. A teraz będziesz manewrował z tym wokół budynku. No właśnie. Teraz jest najgorsza sytuacja w sumie. Bo jak pojedziesz do przodu, dostaniesz od typa 4 i od Type'a 6-1. No i teraz jesteś w pułapce trochę. Teraz dużo zależy od Conway'a. Czy Conway może pomóc? Nie może pomóc, jest na hita. Nie no, na 2 hity. O Jezu, ten typ co zrobił. Aj, ładnie się wychylił bokiem. Ładnie, naprawdę. Znowu robisz to samo, za bardzo pokazujesz boczki. Musisz zrozumieć, że sidescrap polega na delikatnym pokazaniu boczku. Ty pokazujesz mocno. Teraz pokazałeś delikatnie i strzał w gąskę. Dobrze, że zmieniłeś na golda. Dobry strzał w wizjer kierowcy, bardzo ładny strzał. No i teraz co bym zrobił, to dobiłbym Type'a 6-1, bo jednak jest to dużo zdolniejszy gracz. Ma 4 kile, możecie objechać, cokolwiek. A Type jest wielkim tłuściochem do bicia. Type'a bym skończył. Pięknie jest, idealnie. On wykonał jeden bardzo częsty błąd. Najpierw się obraca, a potem sobie zdaje sprawę z tego, że przecież jego bok już nie jest za budynkiem, a wcześniej był. Teraz bok, piękny strzał i elegancko. Bitwa w sumie dobra. Dobra bitwa. Wiadomo, no można dużo poprawić, tak? Za wolno jechałeś. Gaśnica, więcej hajków. Pod koniec troszeczkę rywale ci, można powiedzieć, się podkładali swoimi błędami. Ty je wykorzystywałeś, co jest też umiejętnością. Trzeba pamiętać o tym, że jeżeli ktoś gra słabo i ty wykorzystujesz jego błędy, to jest umiejętność. Można mówić, że to jest nie albo dobre, albo złe, ale to jest umiejętność jednak, wykorzystać błędy rywali. Dziękuję za powtórkę, Katiuszka, ale ja powiedziałem, że ja dzisiaj powtórek więcej oglądać już nie będę, więc kiedy indziej. Kiedy indziej, bo mówię, ja po prostu chciałem tu zobaczyć jedną, bo obiecałem, ale więcej nie mam możliwości. Nie wiem, czy wiecie, od wczoraj jestem w trakcie wyzwania, jakim jest wbijanie 3 odznak biegłości na polskiej 9. Dotychczas z polskich czołgów udało mi się wbić 3 biegłości na Lewandowskim, na polskiej Premce, 50 TP prototyp. Nick Kasztan Gunner 4 złote i 60. I teraz na 9 próbuję również wbić 3 odznaki biegłości. Póki co nie pokazuję wam tutaj w rogu, ile jest procent, ale jak strzelę w bitwie, to się pojawi informacja zwrotna. Ojej, ale kalafior, co nie? Przed nim. Dobry strzał był. Dobry był, ale poleciało w ogóle w kosmos. Nie wiem, czy będzie dalej coś widać, więc podjedźmy tam bliżej pola bitwy. Dziękuję bardzo, odpowiem oczywiście za chwilkę. Chciałem oddać taki strzał niepewny, ponieważ to była jednorazowa okazja. Ale szkoda. Ładny strzał, 601. Wow, 650. Bardzo dużo uszkodzeń i teraz
Tutaj zjedziemy sobie niżej. Skoncentrujemy się może na tej ekipie tutaj. Oni chyba są ważniejsi teraz do zdjęcia. Ważne jest, że mam wsparcie ze sobą, więc jest w miarę okej. Któż by fałka strzelił? Ona jest najgroźniejsza, okej. Fałka strzeliła, teraz i pięknie dostał. Fałka jest najtwardsza. Kurde. Nie mam zestawu naprawczego, mam nadzieję, że zdążę uciec. O, dobra, uciekł. Mam też kiepskie perki na naprawę, dopiero tutaj załogę zrobiłem. To jest żeńska załoga, więc dopiero taki trzeci perk się robi, co nie? Mam dwa pełne perki i trzeci jest w trakcie. Jak ta fałka strzeli, to ja wyjadę i ją skończę. Piękny Tiger. Ale go wystrzelali. Bardzo łatwo z nim poszło. Pamelo Games, cześć, ocenisz konto. Dziś kupiłem Progetto 46 i mi się spodobało, jak widać po statystykach na nim. Czy pokażesz, jak nim grać i czy trzeba coś poprawić w statystykach? 3 zł i 99 groszy. W porządku, oczywiście odpowiem po bitwie. Fałka mierzy w moją stronę. Patrzę, gdzie mierzy. Ładny strzał W50, ale przebija mnie też na goldzie, więc trzeba wiedzieć, że będzie przebijał nas za każdym razem, bo gold przebija niestety raczej zawsze. Też Kiewicza już. Bez golda to tam jeszcze czasami dingnie. Czy on nie mierzy we mnie? Ale go zaskoczyłem teraz. W ogóle się mnie nie spodziewał. W ogóle się mnie teraz nie spodziewał. Tiger zebrał. No to dobra, już wyjedźmy, jak już zebrał to. Na gąsce, dobij go. Tigerem. Wow, ty się chowasz za mną. Okej. O, jest, dobra, pomógł. Elegancko. Tam to 9-5 jest. Na środku. No, Arty tutaj nie trafiła. Tam jest to 9-5, boję się. Dobra, pojechał. Olał mnie. Muszę uważać na Skorpiona, na Artę. To wciąż można przegrać. Dlaczego nie dłużej celowałem? Bo nie chciałem przyjąć. Mam pocisk H. Weszło pięknie z HEK-a. Weszło pięknie. Jest na strzał. Cyk.
7000. Już mamy. Teraz te 9,5. Nie mam pojęcia, jakie są ustawione te 9,5. O, wjechało na moją bazę. Widział mnie. O kurna. Lukaj, 8, mam dwa prośby. Zagrasz Mausem oraz jakbyś mógł doradzić mojemu bratu, czym ma grać, bo średnio mu idzie jego nick to TD 2 2 3 4 5 4 zł i 65 groszy. Dobrze, dziękuję. Panowie, ktoś z was musi przyjąć. Ja nie przeżyję strzał za 9,5. Strzelił. Dostał. Teraz IMX wyjedzie pewnie. Ale go tak szturchnął niekorzystnie. Nie wyjadę, bo IMX może mnie strzelać w bok. Chciałem pomóc, ale no nie mam w co strzelić nawet. Nie przebijają się wzajemnie. Jakby go odsłonił, co nie. Cokolwiek. Ten light będzie jechał zbić bazę pewnie. Pewnie będzie chciał zbić bazę, więc pojedzie po tego obiekta. Tutaj raczej no wątpię, żeby kampił. O, zdjął na środku tę 30. To może być tutaj z lewej strony mojej. To może być na dole. Nawet kilka nasza 30, że on tutaj jest. Gdzieś tutaj się zagubił. Wow! Piękny strzał. Ładnie weszło. Naprawdę ładnie weszło. I zrobiliśmy, moi drodzy, 8000 uszkodzeń polską dziewiątką 50 apety Szkiewicza. Ładny strzał na koniec. Odznaka mistrzowska. Siadła. 1600 expa. 10 minut. Skuteczność do poprawy. Wiadomo. Ale też grałem momentami bardzo chowawczo. Z obawy przed permanentną gąską, kiedy macie tak słabo rozwinięte perki jak na prawa u mnie, widzicie? To trzeba uważać, aby nie zginąć na permanentnej gąsce. Gdybym miał na 100%, grałbym troszeczkę śmialej i to jest do poprawy. To jest na 100% do skorygowania jeszcze.